Hejka, hejka! Witamy Was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i jesteście na kanale Enchantment Family, a dzisiaj zajmiemy się nowym tematem, jakim jest... Lampa. Dzisiaj będziemy robić lampę, bo nie znaleźliśmy takiej, która by nam się podobała. Ja wiem, że jest mnóstwo lamp, ale żadna nie przypadła nam do gustu tak bardzo, żeby to spełniało nasze warunki. My chcemy trzy lampy nad stołem i nigdzie nie znaleźliśmy uchwytu do kloszy, które nam się podobają, więc stwierdziliśmy, że uchwyt i całość tego połączenia zrobimy sami osobiście i do tego będziemy potrzebować, bo tak sobie wymyśliliśmy, dechę. Przez nią będą leciały kable, które wypuścimy w trzech miejscach, aby zamontować takie klosze, ponieważ stwierdziliśmy, że to będzie najładniejsze i taki sam tylko wielki klosz mamy w przedpokoju, więc będzie to nam tworzyło bardzo fajną całość. Do tego mamy kable, ponieważ czymś musimy te lampy spuścić. Kable są czarne, jakby takie sznurkowe, ponieważ też taki styl mamy tutaj za nami. I oczywiście, jak to się nazywa? Oprawki. Oprawki do żarówek. Ale żarówek nie kupiliśmy. O, żarówek nie mamy, faktycznie. A nie, jakieś tam może są. No to mamy oprawki, nie mamy żarówek. I jeszcze wymyśliliśmy, żeby ten kabel ładnie wychodził z tej deski, żeby to nie było takie surowe i niewykończone. To mamy takie podkładki. To jest nakrętka. Nakrętka, ale taka zdobiona. Która jest zdobiona z dołu. Znaczy zdobiona. To jest po to, żeby ona się po prostu nie odkręcała, ale my potraktujemy to jako ozdobę. I też pomalujemy je na czarno. Dzisiaj będzie nam pomagał mój brat. Zajmie się malowaniem nakrętek. Malujesz nakrętki? Oczywiście. Więc no, mamy pomocnika. Z tamtej strony jeszcze? Teraz będziemy zaokrąglać tą część, bo taką mamy deskę uciętą, po prostu chcemy ją zaokrąglić, żeby wyglądała tak samo jak tutaj. Żeby była po prostu zaokrąglona i spróbujemy zaokrąglić tak samo tutaj. Mamy tylko jedną deskę. Mamy tylko jedną deskę. W ogóle nie wiem, dlaczego byśmy wzięli tylko jedną deskę. Musimy sobie ustalić, gdzie będzie ta nasza lampa. My wybraliśmy takie miejsce, że ona będzie trochę tutaj wewnątrz jakby tej deski. Gdzieś mniej więcej w taki sposób. I automatycznie też wewnątrz stołu. Tak samo tu będzie następna. I tu będzie ta. Teraz muszę to pomierzyć, gdzie są środki tych lamp, żeby nam to wszystko ładnie grało. Kolejna część pranu. Teraz wiercimy żłobienie na kabel, który pójdzie do wszystkich lamp. I dziury, z których te kable będą wystawać, żeby zamontować lampy. Lecimy z kolejną częścią i teraz będziemy wycinać dziurę na kable. Wierciliśmy teraz otwory na śrubki, bo szukaliśmy rozwiązania i stwierdziliśmy, że najprostszym, najłatwiejszym rozwiązaniem było po prostu przywiercić to do sufitu bezpośrednio. Zrobiliśmy to tutaj i z drugiej strony. Przyszedł czas na Martusię. Teraz Martusia pokaże nam, jak się maluje. Marta maluje się na co dzień, więc myślę, że taki kawał drewna nie będzie dla niej problemem.
czas na zamontowanie naszych nakrętek. Będziemy je montować w te otwory, które wcześniej robiliśmy. I po prostu będziemy je tutaj na kleju na gorąco wkładać. Nic nie upierdzielić. Teraz największa zabawa, jaką jest kładzenie kabli. Tutaj Krzyś sobie podciął, żeby weszła kostka bez problemu. No i potem jeszcze zostanie nam wyrównanie lamp na jedną długość. Okej, i to już koniec tego filmu. Zamontowaliśmy całą lampę, lampa już wisi, wygląda w taki sposób. Także wydaje nam się, że wyszło całkiem dobrze. Tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo długo zastanawialiśmy się, jak to połączyć wszystko, trzy klosze i jak to wszystko zrobić. Także mamy nadzieję, że jeżeli ktoś ma podobny problem, no to daliśmy mu dość proste rozwiązanie. To wszystko na dziś. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia wkrótce. Pa!